To wyzwanie, które stoi przed firmami, to jest przestawienie się z myślenia takiego, że ochronimy naszą sieć, na takie, że wcześniej czy później dojdzie do jakiegoś incydentu i musimy umieć na niego zareagować, czyli musimy umieć wcześniej znaleźć przyczynę, wyeliminować ją, być w stanie odtworzyć stan sprzed tego incydentu. Natomiast jeśli jesteśmy takim Kowalskim przysłowiowym, to tutaj mamy trudniej. Zostaje nam tak naprawdę zaniesienie, nie wiem, komputera do serwisu, liczenie na to, że coś się uda zrobić, a nie zawsze się uda. Czyli po fakcie to już jesteśmy troszeczkę w kropce. Jeśli chodzi o firmy, to w tej chwili kierunkiem takim w bezpieczeństwie jest nastawianie się na konsumpcję różnego rodzaju, to się nazywa threat intelligence albo feedów bezpieczeństwa, czyli informacji, które już ktoś wcześniej pozyskał odnośnie działań przestępczych, odnośnie rodzajów złośliwego oprogramowania, rodzajów zagrożeń, czyli właśnie taka w skali już przemysłowej nauka tego, jak wyglądają aktualne zagrożenia i uczenie tego systemów wykrywania. I to są na przykład te wszystkie SIEM-y, SOC-i, które budują firmy, czyli takie automatyczne, półinteligentne, czy już niektóre firmy idą w kierunku wręcz budowania sztucznej inteligencji wokół tej analizy zagrożeń. Taka konsumpcja właśnie przemysłowych wręcz ilości informacji opisujących zagrożenia, po to, żeby je móc zidentyfikować zarówno zanim się wydarzył, jak i właśnie wykryć incydent, który już miał w sieci naszej miejsce. Jeśli chodzi o użytkowników indywidualnych, to tutaj takim kluczowym wydaje się mechanizmem, o którym warto pomyśleć, jest zabezpieczenie własnej tożsamości w internecie, bo często dochodzi do ataku właśnie przez przejęcie jakiegoś konta pocztowego czy w mediach społecznościowych. Czyli tutaj większość szanujących się usługodawców już od dawna stosuje w jakiś sposób dwuskładnikowego uwierzytelnienia, czyli oprócz standardowo użycia nazwy użytkownika, hasła, mamy też jakiś kod przesyłany SMS-em, czy mamy jakiś token sprzętowy. Teraz furorę robią rozwiązania właśnie oparte o kryptografię sprzętową, czyli już nie tylko kody na SMS-ach, bo nadal na telefonie można zainstalować jakąś złośliwą aplikację, która te kody przejmie, ale wręcz takie przypominające pendrive sprzętowe rozwiązania, które trzymają naszą tożsamość, czy klucz właściwie do naszej tożsamości cyfrowej. I takie rzeczy są dostępne już właśnie dla przeciętnego Kowalskiego za dosyć nieduże pieniądze, a stosowane są już w tej chwili prawie przez większość szanujących się portali społecznościowych czy takich usługodawców.